Realizowałam przez 3 lata kampanię Trzy Znaki Smaku. To była kampania unijna promująca właśnie produkty ze znaczeniem regionalnym i tradycyjnym. Mamy w tym momencie 37 produktów w Polsce zarejestrowanych w tym systemie unijnym. I muszę powiedzieć, że świadomość konsumentów wzrasta z roku na rok i jakby zapotrzebowanie, zaciekawienie tymi produktami. Szukamy tych produktów, mimo tego, że to są produkty sezonowe często. To są produkty często z małych gospodarstw, z małych producentów, z małych regionów. To czekamy na te produkty, jeździmy do producentów, pozyskując tych produktów i oczekujemy tych produktów również na półce w sklepie, szukamy tych produktów w restauracjach i kupujemy również do domu. Z takich sztampowych produktów, które znamy, pierwszy produkt, który uzyskał oznaczenie, to była brędza podhalańska. Tak? To jest taki produkt, wiadomo, jedziemy w górę, szukamy oscypka, szukamy brędzy, szukamy rodokołek. Kolejnymi produktami takimi sztampowymi, które są znane, to są rogale świętomarcińskie. Tutaj są też święta rogala świętomarcińskiego, prawda? Też jakby potęguje tą świadomość. No i z takich produktów dostępnych całosezonowo, między innymi jabłka grójeckie. Nasze polskie produkty znajdują coraz więcej odbiorców, ponieważ zmienia się powoli mentalność Polaków, ponieważ coraz większy nacisk zwraca się na tak zwany patriotyzm gospodarczy, patriotyzm lokalny, gdzie Polacy wybierają polskie produkty, które de facto już bardzo polepszyły się pod względem jakości, promocji, zachowania tej jakości, również smaku i aromatu. Polacy doceniają polskie produkty. Nasi klienci oczywiście obserwują u nich zainteresowanie w ogóle produktami z Polski i warto podkreślić to, że Lidl Polska generuje ponad 70% obrotu na produktach od polskich producentów. Dlatego też zarówno w asortymencie owoców i warzyw, jak również wśród innych produktów prym wiodą produkty z Polski.